Cześć, witam was, ja jestem Divioner, a to jest kolejny odcinek z gry Stellaris i DLC Apocalypse. Tak więc kontynuujemy naszą przygodę. Sytuacja wygląda niespecjalnie obiecująco z tego względu, że Imperium cierpi po wojnie. Tutaj nie ma praktycznie zasobów na cokolwiek. Z ledwością udaje się ogarnąć sprawy bieżące, tak więc ciężka sprawa, ciężka sytuacja. Jedyne co tutaj Xulderai posiadają w znacznej ilości to prąd, z którym nie wiadomo co zrobić, gdyż żaden z imperiów nie zechce handlować i tutaj jest sytuacja niespecjalnie. Same syntetyki, ewentualnie jakieś żniwiarze, które chcą tylko śmierci wszystkich. Tak więc sytuacja jest dość poważna. Tutaj udało nam się zebrać flotę liczącą 2000 w siły uderzeniowej. Jednakże Imperium, które prowadzi teraz wojnę z Imperium drugim, które jest też mocne, dość duże nawet, potężne względem nas, ma większą siłę floty. Edykty nam się pokończyły na planecie, mamy niepokoje. Liczymy na szybką możliwość zbadania robotyki, abyśmy mogli móc budować roboty, które zdecydowanie będą bardziej sprawdzały się w nieprzyjaznych warunkach tejże planety niż nasza populacja Xulderai. Admirał otrzymał cechę. Dzięki dowodzeniu jednostkami admirał de Porto potrafi rozważnie zarządzać zasobami, co zmniejsza koszty operacyjne na wszystkich jej okrętów. Dobrze. Dostaję cechę logistyk floty. Więc nasza planeta tutaj jest niezadowolona, 65, więc będziemy tutaj edykty, weźmiemy sobie stan wojenny. Niech takowy będzie. Okej, tak więc mamy tutaj świat kontynentalny, na który może zamieszkać, populacja Namarian. W większości. Mi się wydaje, że właśnie Namarianowie mogą tutaj zamieszkać, jednakże mamy ograniczoną ilość minerałów, więc ja bym zechciał wykorzystać je na cele rozwojowe. Tutaj nasz statek konstrukcyjny zechce zbudować tutaj stacje górnicze w układzie Asterion, abyśmy mogli sobie zwiększyć ilość przychodu minerałów o 7. Statek badawczy kontynuuje sprawdzanie układów i tutaj znajduje się planeta, która nadaje się do zamieszkania. Planeta ta nadaje się do zamieszkania przez Xulderai. W tym układzie znajdują się dwie planety, jednakże obie są zbyt blisko Imperium Synthoid Collectors. Oni są bardzo mocno ekspansyjni, więc nie bym chciał się tam zbliżać. Tutaj ci piraci w dalszym ciągu będą nas nękać, więc musimy naprawić statki i uderzać na ich główny układ, żeby pozbyć się problemu raz na jakiś czas. W sumie, bo na zawsze to raczej nikłe szanse powodzenia. Rozkażmy naszemu statkowi badawczemu, aby kontynuował odkrywanie włości nowych. Zrobimy sobie szybki przegląd układów, które opłaca się obudować i następnie to uczynimy. Tutaj jest dość dużo energii oraz minerałów, jednakże interesują nas w głównej mierze minerały. Tak więc spróbujemy pozyskać zasoby z tych dwóch gwiazd. Ale dość istotnym motywem jest pozbycie się tej pirackiej floty, która będzie nas atakować i niszczyć nasze układy. Tutaj upadłe Imperium posiada dość potężne floty i również cytadele, technologię, której bliżej nie znamy.
Tak więc nasza flota już przemieszcza się do układu Mublar, aby następnie ruszyć przez Zipir aż do miejsca Navi, aż do otwarcia bram Navi dla wojowników słowiańskich, żeby mogli wreszcie zaznać spokoju po wojnach wszelakich. Tak, mamy tutaj jednego z ważmościów, który produkuje nam aż 5 energii, więc w związku z tym zbudujemy sobie tutaj kopalnię prądu. Na świecie oceanicznym przedstawiciele Namarian kolonizują na potęgę, jednakże nie są zbyt zadowoleni z mieszkania na tej planecie, ale mimo wszystko będziemy próbowali uderzyć w rozwój. Więc mamy bardzo mały przychód z badań naukowych, musimy też postarać się o zwiększenie produkcji technologicznej. Odkryliśmy badania. Badania zostały zakończone. Adaptacja metody ukierunkowania energii materii gazowej używana przez tajniki pozwoli stworzyć broń wysysającą życie ze statków wroga. Wybierzmy sobie nowe badania i tym razem weźmiemy sobie usuwanie przeszkód terenowych, gdyż mamy, nasz zasób energii jest tak potężny, że możemy sobie pozwolić na usuwanie większości zbadanych już przez nas pól. Głębokie zapadlisko i ruchome piaski. Okej. Tak więc kolejne układy zostały odkryte, a my w dalszym ciągu tutaj budujemy i budujemy. Musimy odbudować naszą dawną chwałę. Imperium Elamind Star Hunters prowadzi zaciekłą wojnę z konsensus Jiatu, ale jak to wyjdzie, nie wiadomo. Imperium Azebian Collective nie zechcą z nami podpisać układu obronnego. Jest to spowodowane różnymi relacjami. Jednym z nich jest to, że są umysłem zbiorowym. Wojna została wypowiedziana, tym razem przyjrzyjmy się kto komu. Fanatycznie oczyszczacze o nazwie Fortation Revengers wypowiedzieli wojnę Synthoid Collectors. Tak więc oba potężne imperia starły się ze sobą. Galaktyka jest pogrążona w chaosie wojennym. Nasza flota już jest w układzie Sastram i uderzamy na główną flotę piratów, którzy przebywają w okolicy Navi. Więc energii mamy coraz więcej i coraz mniej minerałów, gdyż cały czas wydajemy je na rozbudowę. Flota nasza i piratów starła się w odmętach pustek układu Navia i tą bitwę raczej wygrywamy. Flota zostaje rozbita, piracka, a następnie zabieramy się za niszczenie stacji wojskowej. Będziemy mogli sobie zebrać szczątki, pozyskać szczątki i nauczyć się technologii obrony punktowej strażnik. Stacja piratów zaatakowana. Frontliner Patrol Flotilla niszczy stację piracką w układzie Navi i zdobywa moduł schronu. Znakomicie, dostaliśmy zastrzyk minerałów o 300 oraz troszeczkę prądu. Prąd dla nas jest mało istotny z tego właśnie względu, że mamy go pod dostatkiem na chwilę obecną. Tak więc mamy podpisany pokój. Propozycja pokoju, konsensus Jiatu, zbuntowany system obronny w walce z Imperium Elamind Star Hunters za kończystości zawarli pokój, wracając do statusu quo. Czyli nie jest to zbyt korzystne dla nas i raczej niedobrze, niespecjalnie dobrze to nam wróży. Została zbadana kolejna technologia, tym razem wyślemy sobie statek konstrukcyjny, aby zajął nam układ Nimion. Są tutaj większe niż w okolicy pokłady minerałów.
więc warto by było je zebrać. Zarządca otrzymuje cechę. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu zarządca Habik zyskuje nowe umiejętności. Badania zostały zakończone. Badania z dziedziny badań fizycznych zostały zakończone. Pasma kwantowa dużej przepustowości przeznaczone do przesyłania baz danych, dzięki czemu można prowadzić praktycznie zsynchronizowane prace badawcze w bardzo odległych miejscach. Wybierzmy sobie nowe badania z kategorii fizycznej. Mam tutaj planetarne inhibilatory nadświetlne, inhibilator nadświetlny. Co nam tutaj? Czas odnawienia awaryjnego skoku plus 100%. Możemy sobie obronę punktową, strażnik, ewentualnie przejść w kolejny etap i wybrać sobie reaktor zimnej fuzji. Zajmie nam to 62 miesiące. Jest to z naszej dziedziny, w związku z czym weźmiemy. Za 5 miesięcy spadamy sobie już populację robotów. Wydaje mi się, że wtedy troszeczkę nasze prace ruszą do przodu. Tak więc udało nam się odbudować już część układów. Tutaj mamy bardzo bogaty układ, który nazywa się Ilfore i będziemy próbowali zbudować tutaj stacje górnicze. Dostaniemy plus 8 prądu oraz plus 8 minerałów. Przejrzyjmy sobie planety, które możemy ulepszyć. Na chwilę obecną nie wydaje się, żebyśmy mogli cokolwiek zbudować. Populacja na Marian tutaj bardzo wolno rośnie, ale kiedyś się pojawi ich więcej. Na zimnej planecie budujemy kolejny budynek, tym razem przetwórni minerałów, żeby zwiększyć ich przychód na planecie. Udało nam się ogarnąć budowę robotów, także wybieram sobie przetwarzanie bateriańskie, czyli nowa elektrownia, która umożliwi nam budowanie elektrowni o dość wielkiej mocy na polach, gdzie znajduje się kamień bateriański. Złoża tego rzadkiego kamienia znalazły się na wielu światach. W wyniku uderzeń meteorytów spala się on niezwykle wolno i jest bardzo wydajnym źródłem energii. Ale wpierw musimy sobie zbadać odblokowanie ruchomych piasków, usuwanie tychże przeszkód. Wkładamy właśnie w tym momencie. Za 20 miesięcy będziemy mogli sobie pozwolić na budowę tejże kopalni. Za 41. Trzeba wziąć pod uwagę to, iż właśnie tą technologię opracowujemy i nam trochę to zajmie. Tak więc nasza flota musi się troszeczkę odbudować. Jest bardzo wielce prawdopodobne, iż czeka nas kolejna wojna z Imperium Alamind Star Hunters. Zdecydowanie przewyższa nas technologicznie i militarnie. Więc limit naszej floty jest 27. Tak więc wybierzmy sobie może jakiś z wolnych statków konstrukcyjnych, o którego nie posiadamy, więc musimy sobie zbudować jakiś nowy. Zbudujemy sobie statek konstrukcyjny, dzięki czemu będziemy mogli poszerzać nasze granice, budować kolejne ulepszenia i nowe bazy. Także sytuacja jest póki co opanowana, ale musimy mieć na uwadze to, że w każdej chwili może nastąpić wojna. Możemy skolonizować planetę, na której nikt nie zechce mieszkać, bo nawet na Marianie nie chcą mieszkać na tej dziwnej planecie. Tak więc wejdźmy sobie do planety Xalanden i wybierzmy sobie jakieś wolne pola, gdzie będziemy mogli zbudować populację robotów. Kosztuje on nas 100 minerałów. Więc będziemy już sobie, zajmiemy sobie kolejne miejsca robotów i będziemy na tych niegościnnych planetach wykorzystywali je do produkcji minerałów. Tak więc zbudujmy sobie kolejną populację i ona zastąpi miejsce tutaj tego oto ptaka. Z racji, że tutaj produkujemy dość sporo żywności,
Przydałby nam się jakiś pomnik autochotonów, aby zwiększyć naszą przychód naszej jedności, więc takowy tutaj zbudujemy. Następnie przyjrzyjmy się, jak tam idą zbudowania w układzie, który jest dość bogaty. Przejdźmy do naszej głównej floty i pomyślmy nad jej rozbudową. Tak więc wybierzmy sobie może projekty okrętów i sprawdźmy, czy są jakieś nowe moduły do wrzucenia. Tak więc otóż mamy nowy moduł komputer bojowy Eskorta. Jeszcze lepiej. Tak więc może weźmy sobie, zobaczmy, czy mamy opcję ulepszenia niszczycieli. Niszczyciel jest dość drogi. Mamy 10 tysięcy energii i niespecjalnie wiemy, co z nią uczynić. Tak więc mamy zbadane kolejne badanie i mamy blokowanie terenów bardzo nieładnych. Mamy te funkcje, możemy blokować funkcję terraformowania, jednakże wybierzemy sobie centralizacja kolonii i stolicę planetarną umożliwi nam właśnie technologia budowy tejże stacji. Tak więc przejdźmy sobie do opcji kontaktów i spróbujmy z kimś nawiązać wymianę handlową. Potężne lekceważenie, antypatia, otwarci na propozycje. Tak więc złożymy propozycję handlową, zechcimy wymienić z nimi minerały, prąd na minerały. Już nie chcą przyjąć na samą myśl od nas minerałów, więc na dalsza rozmowa nie ma sensu. Więc czy może świetlna armada Zoikach zechce z nami pohandlować? Zaproponujmy im kredyty energetyczne w postaci bardzo dużej i również nie zechcą z nami handlować tymże surowcem, więc przejdźmy do antypatia, ostrożność. Przejdźmy do tych humanoidalnych robotów. Zaproponujemy im wymianę kredytów energetycznych na minerały, ale oni również nie chcą prądu. Tak więc będziemy zmuszeni do zerwania umowy handlowej i ponowienia jej w zamian za 50 przychodu 50 minerałów i minus 100 energii tygodniowo, miesięcznie. Mamy zasób 10 tysięcy i minus 19, a tutaj nam minerały znacząco rosną, w związku z czym możemy sobie pozwolić na większą rozbudowę naszych układów. Tak więc tutaj mamy dość sporo terenów do oczyszczenia. Wydaje mi się, że duża ilość właśnie zebranych kredytów na to pójdzie. Więc mamy tutaj do czyszczenia pole, gdzie znajduje się kamień beteriański. Także również dużo jest pól, które posiadają minerały. Tak więc przejdźmy sobie na nowo zasiedloną planetę. Tutaj na Marianowie prowadzą kolonizację, ale tak to idzie, bo idzie. Przejdźmy sobie do statków cywilnych i zobaczmy, czy nasz statek konstrukcyjny, który się nudzi. Możemy zlecić budowę stacji górniczych w układzie Milistramu. Znajduje się tu duże złoże minerałów, więc tutaj wyślemy statek konstrukcyjny. Więc możemy również Ilfa Góra oraz Abchazja Min. Chociaż zechciałbym sobie zająć kolejny z układów w naszym tutaj gardle. Tak więc wojna została wypowiedziana. Przejdźmy do miejsca zdarzenia. Flota desantowa musi uciekać do naszej ojczystej planety w układzie Ruglur. Ulepszenie to będzie bardzo kosztowne, więc jedyną naszą opcją to jest po prostu rozbudowanie floty. Będziemy musieli przekroczyć znowu limit marynarki, ale cóż się nie robi, zakończy się to za 50 dni.
Do tego czasu musimy jakoś wytrzymać ataki Imperium. Elemite Star Hunters. Nasza flota będzie rozbudowywana i ulepszana. Nawiązana łączność, trzymaliśmy komunikat pochodzący z niezależnej stacji kosmicznej Mutagen Merchant Guild. Wygląda to, że zdołali przetłumaczyć nasz język. Tak więc poznaliśmy kolejnych kupców, więc może i z nimi uda się nawiązać jakiś kontakt. Enklawa kupiecka, czy również z nimi możemy wymienić minerały? Również możemy wymieniać minerały, tak więc mamy przychód plus 163 i mamy odchód minus 20 prądu. Na chwilę obecną jest to bardzo, bardzo interesująca oferta, więc będziemy mogli budować większą ilość floty. Mamy dość duży przychód minerałów, więc myślę, że wykorzystamy to na cele militarne. Również możemy w układach spróbować zbudować jakieś zasobniki prądu. Masz minus 120 na miesiąc, to jest dość poważny odchód. Więc przejdźmy sobie do stoczni i w stoczni modernizujemy naszą flotę. Zakładam, że wrogowie mają ich już flotę liczącą 4,5 tysiąca, więc tutaj musimy budować korwety na potęgę. Tak więc flota już wleciała w nasz układ, ale to są latające ameby, a nie w nasz układ nawet, tak więc tutaj nie martwimy się tym. O, jednak flotę wykryto. Wykryto flotę liczącą 4,5 tysiąca. Co prawda nie znajduje się ona jeszcze w naszym układzie, ale już mimo wszystko atakuje cel bazę gwiezdną. Tutaj próbujemy jakąś ilość floty dość pokaźną zbudować, ale to wszystko się okaże, jak to wyjdzie w praniu. Możemy co najwyżej sobie jeszcze ulepszyć naszą główną stację, ale to nam za wiele nie pomoże. Flota ta atakuje pewnie układ Ruklar i ulepszenie portu do portu gwiezdnego zajmie nam 360 dni, czyli raczej nie zdążymy go zbudować, zanim oni dolecą. Tutaj nasz naukowiec, który nazywa się BKC Core. Przypadkowo wykryliśmy słaby sygnał obcych, gdy badaliśmy ten glob. Zdaje się, że nadaje go niewielki obiekt znajdujący się na orbicie. Sygnał nie zawiera żadnej wiadomości, może to transponder alarmowy. Przejdźmy do miejsca zdarzenia i sprawdźmy, czy jakiś naukowiec nasz jest bardziej ogarnięty. Tak więc wybierzmy sobie. Flota nie ma trasy. Tak więc niech zbada nam tę anomalię obecny naukowiec. Możemy odblokować gwiezdną twierdzę, która zdecydowanie nam ulepszy opcje obronne. Możemy również odkryć technologię rakietową, pociski antymaterii, które dają dość pokaźne obrażenia, więc pójdźmy sobie w tym kierunku. Ale w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny część z gry Stellaris i DLC Apocalypse. Zapraszam na kolejne części, ponieważ już druga wojna jest tutaj w trakcie. Tak więc trzymajcie się i strzała.